Cześć, witam Cię serdecznie na naszym kanale, a w tym odcinku zobaczycie. A i subskrybuj. Ej, zobaczcie żubr. Jakie ma jabłko Adama. To by było na tyle i wracamy do auta. Ty, bo zarwiesz dzieciom te sanki. Jak tam mama? Ej, siema. Boi się? Dlatego płaczę, bo się boi żubra? Wow. To jest pani na pewno? Nie wiem, sprawdź pod kiecą. Siedzę na jaju. Ja wcześniej źle myślałem. Pałac od zamku różni się tym. Plan jest taki, że Natalia idzie odnieść pieska na przechowanie do babci, a my jedziemy do pszczyny i zobaczymy żubry. Haha, cieszycie się? Tak. Dzisiaj jest niezwykle zimno. Dzisiaj jest chyba najzimniejszy dzień tej zimy. Na razie jest tylko minus 8. Nie wiem, czy widać, bo miga pewnie. Także mamy na sobie trzy warstwy. Odjeść trochę, bo babcia by chciała im pomachać. Miała ciasteczka oczywiście. No super. Także proszę, od babci dla was. Franek, możesz ściągnąć papę. To co, jedziemy? Few moments later. Ty silny, jak ty go pod górę dajesz radę ciągnąć. Ej, zobaczcie żubr. Ktoś mu roga zepsuł. Koza marstwa. Zobacz jaką ma ten. Jakie ma jabłko Adama. To by było na tyle i wracamy do auta. Odśnieżymy go. Wlazłem na niego, ale jak żubr na żubra by wlazł. Ale ładnie taka zimowa aura. Mogę ja też usiąść? Nogi do góry dam, żeby szło. Patrz, ciągnie nas. Daje radę, patrz, jedziemy trochę. Ty, bo zarwiesz dzieciom te sanki. Dobra. Królu, może piciu? Nie. Nie? Nic. Franek? Tak. A czy żubry zapadają w zimowy sen, tak jak niedźwiedzie? Nie. Nie? No skąd wiesz? A jak przyjdziemy i będą spać? Co, wolą cię nóżki? Tak. Co, zjeżdżenia na sankach? Widzisz kaczuchy? Gdzie są kaczuchy? Tam, przy brzegu. A ty okularów nie masz. To nie widzisz na więcej niż 5 metrów. Widziałeś jej ziomek? Tak. Fajny masz nos czerwony, jest ci ciepło? Tak. Ja już ręki nie czuję. Ja wyjątkowo chętnie ich będę ciągnąć, więc tak zimno, że się przynajmniej rozgrzewam, nie? Ziomek. To będzie niesamowita wycieczka. Tu jest wejście. To był paw. Wszyscy poszli na narty i na sanki, a my na żubry. Na żubra. Pszczyńskie żubry. Historia pszczyńskich żubrów. Pięknie. Idziemy. O, to są takie drągale. I to jest pistulka. Dzień dobry. Dla naszej ekipy. Czemu płaczesz, Szymonku? To będzie niesamowita wycieczka. I co, mamo? Patrzcie! Wysiadka! Franek, jak się woła na żubra? Nie wiem. Patrz, jaki duży idzie. Chodźcie, bo one były o 11 karmione, to one tam powinny jeszcze być przy tym, gdzie się jej karmi. A jest chwilę po 11. Biegaj szybko! Do żubra! Jedziemy zobaczyć dalej. Tu nie, ej, tu nie wolno, nie widziałeś sznurka? Nie, ej! Nie widziałem. No co za człowiek, ty wzrok masz po mamie? Tak wygląda zagroda żubrów zimą. Gdzie jest wyjątkowo zimno, jest minus 10 teraz. O, jest sobie, zobacz. Mama go nie zauważyłaś. Nie, bo ja
Dobra, dobra, nie zauważyłaś go. Dobra. Pięknie. Poczekaj, wiem. Ty, bo go spłoszysz. Stan, czemu płaczesz? To będzie niesamowita wycieczka. Fajny jest. Nasz polski bizon. Czy on już chce iść do domu? Tak się właśnie podróżuje z dziećmi. Czasem jest super, czasem jest super, a czasem jest świetnie. Idziemy do góry. O, dwie osoby są. I Gzipki. Patrz za ręki. I trzecia tam idzie, daleko tam. Za krzokami. Patrzcie, ten tu stoi. Ten taras jest super. Ej, a na tym Grzybku to możesz usiąść sobie. Pyk. I co siedzisz? To są takie stołeczki. Ty osiołek! A tam są, tam dalej się ukryły te żubery. Ja je stąd zobaczę. Zauważyłem jeszcze jednego. To jest przywódca żubrów. Co? No bo był tyłem, widziałem jakie ma kochane. Tata, masz zadek ze śniegu. Nie, bo siedziałem. Gdzie mi tam patrzysz? Idzie do ciebie. Hej. Cześć. Zimno wam, co? Do domu. Ale dlaczego? To będzie niesamowita wycieczka. A tu zobacz, Daniele leżą. Co, chodź, zobaczymy. 400 lat. Pieluchy. Jest! Tu są te jelonki. Cześć! Normalnie masz nóbka jak frela. No. Pa, pa. Mama udobruchać próbuje Szymona, żeby się... To są lelenie! Hej, lelonku! Mam wrażenie, że my się bardziej jaramy, a przynajmniej ja bardziej, niż nasze dzieci. Nasze dzieci mają to w nosie. Chodzą sobie tak. Szymon w ogóle ma wszystko w nosie, dzisiaj jest, nie jest jego dzień. O! Halo, halo, a co to za nielegalne zgromadzenie? A tamty patrzą, co jest grane? Co jest grane? Siema! Boi się? Dlatego płacze, bo się boi żubra? Żubr jest żubrem! Żubr jest zły! Żubr ma bardzo ostre rogi. Będziesz siadał? Ja, ale to jest moja ławka, ja tu szybciej byłem. Ej, tato! Ładny klimacik tu jest. O. Pakuj się do miski. Automat z miodami. Tego jeszcze nie widziałem. Lecz znowu jest taki duży żuperek. Gdzie tu zapalić światło? A, zapaliło się samo. Trochę to smutne jest, nie? Może one już nie żyły? I dlatego je wzięli sobie, co? Albo są całkiem sztuczne. Są całkiem sztuczne. Nie. Może są całkiem sztuczne. Wyglądają na sztuczne. Chociaż nie wiem. Zobacz, to jest łoś. Zobacz, jaki ma duży nos. A tu jest stary piec. Jeszcze pamiętam, jak babcia miała taki... To grzało w domu i gotowało się na tym obiad.
Wow. Tu jest lisek. No, wygląda jakby właśnie chyba polowała. Nie wygląda aż tak milutko. O, zajac. A wilk jest tu. To jest wilk. A to jest co? Miś. Miś? Czyli raczej niedźwiedź. Aha. Niedźwiedź, co nie? Tak się mówi na misie, że to są misie fajne. To jest niedźwiedź. To jest dzikie zwierzę, drapieżne, bardzo silne. Mogłoby cię... A jak tu jest fajnie, jak tu nie ma ludzi? Słyszycie wilka? No już, Szymonku, nikt się z ciebie nie śmieje. No może trochę. To będzie niesamowita wycieczka. Uśmiecha się, co mu tam dałaś w tej herbacie? Tędy się wychodzi. Tu jest wyjście. Nie wiem, czy słychać, jest taki wiatr. Polecamy, tylko... W lato bardziej mi się podoba, bo też więcej zwierzątek jest, ale to jest super. Szymon powiedział, że mu wieje w bąbelek. Rynek pszczyna. Ja jej usiądę na kolankach. To jest pani na pewno? Sprawdź, to kwiecą. Chyba pani. 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 Chodź, tu jakaś studnia jest, Szymon. Zobaczymy. Kuku, niespodzianka. Niesamowite. Tu jest lodowisko. Jakie super! Ty! W piwnicy coś jest. Ostatnio jak się wybraliśmy do centrum Katowic, to jedna restauracja była otwarta. Kolejka była, czekania chyba na 2 godziny. Chodź na jajo. Ranek siedzi na jaju. Nie chcę. Uśmiech, Szymon. Nie. Idziemy jeszcze szybciutko zobaczyć pałac. Dzieci już są mega zmęczone, zmarznięte. Chociaż tak naprawdę dużo nie przeszliśmy, no ale ciężkie warunki, więc wracamy za chwilę. Eho! Patrzcie, kieba. Ty! Prawdziwe złoto. Ja wcześniej źle myślałem. Pałac od zamku różni się tym, że w pałacu mieszkali książęta, a tak, no. Wiem, ale zobacz jak wygląda pałac, jak zamek. No zamki wyglądają, mają wieżyczki, są całkiem inne. No ale niektóre pałace są z wieżyczkami właśnie. Są, chyba w Pławkach jest, w Pławniowicach jest taki. I kto szybciej u mnie? 3, 4, start! Dobra, idziemy. To będzie niesamowita wycieczka. Ale duży wazon. Nie ma ich. Słyszę ich, ale nie widzę. Fajna wycieczka. No, super, cieszymy się.